Dzień dobry, witam Was w czwartym vlogmasie i witam Was z Londynu, z Sunday, a tam może w tle gdzieś będzie Igor. No bo jak widzieliście poprzedniego, no to przyjechaliśmy sobie tutaj na taki weekendowy wyjazd i dzisiaj jest niedziela, także mamy jeszcze ostatni dzień, zanim jutro polecimy z powrotem do Polski. No i się zebraliśmy w miarę wcześniej, dzisiaj jest 10:00, mamy zaawansowany plan dnia, jedziemy teraz na Notting Hill, później na Bond Street, jeszcze chcemy do muzeum jechać, na Winter Wonderland i w ogóle, także będzie się dzisiaj działo. To jest mój fit zapożyczony od Igora, bluzę. Tutaj ładnie ugi, jeansy. Przepraszamy za bałagan, ale no to już jest nas ostatni dzień tutaj, więc no nie zwracamy już uwagi, jak to tu wygląda. Teraz się ruszamy, co nie? No właśnie, także do potem. Typowo angielska pogoda, ale jakoś dajemy sobie radę. Idziemy, ale jeszcze chyba mamy trochę daleko, nie wiem. Warunki całkiem fajne i jako jedyna jeszcze z naszych tutaj podróżnych wzięłam parasolkę, także oni teraz gniją i marzną. Oczywiście na żarty, zaraz im też. Myślałam, że taka będzie pustka, a to całkiem dużo ludzi. Ojej, parasolka mi się zahaczyła. Dotarliśmy do pięknego, podobno iconic miejsca kolorowych domków. Zaliczono na naszej liście. Teraz o. Tutaj musi być nagrane dużo kontentu. Będzie. Ostatni dzień. Będzie. Musimy pokazać jak najwięcej. Może ja cały dzień tak będę latał? Tak, będzie. Aha. To taka jest praca jego. Jedno dziecko już zadowolone. Ale kurde, ta pogoda nam dzisiaj nie dopisuje. Przez dwa dni było takie śliczne słoneczko. A dzisiaj akurat w niedzielę jest taka typowo angielska pogoda. Czekamy teraz na mój mały zakup, prezent świąteczny, ale tyle się tutaj siedzi, jest po prostu już dętki. Cudnie. Dzisiaj się mało do Was odzywam, ale jest taki zabiegany dzień. Głównie na ostatnie zakupy, w sensie ostatnie i jedyne zakupy. I zostało nam już mało czasu. Jest teraz 15:20, my musimy jeszcze jechać do muzeum. Mamy dzisiaj Hyde Park też. Mamy jeszcze obiad do załatwienia, bo łazimy tak od rana, w ogóle nic już nie zjedliśmy. Ale mamy świąteczne zakupy, także jesteśmy zadowoleni. Ale jest tyle ludzi tutaj, to jest po prostu tragedia. Ile tu jest narodu, tu się aż w głowie nie mieści. Idzie moja wiara razem ze mną, żebyśmy się wszyscy nie zgubili tutaj. Jesteśmy teraz na Paddington, a co, czego chyba jeszcze nie mówiłam, że Sunny to jest tak totalny kozak i mama, jeśli chodzi o transporty. Wszystko ogarnia. Każdy tylko idzie za Sunday, w jakie metro wsiąść, w jaki autobus, w którym kierunku. A my tylko jak takie dwa pobożne baranki idziemy i tyle. Także ja na przykład zapewniam, gdzie mamy jeść, co zjeść, co zobaczyć. Sunday mówi, jak dojechać, a Igor jest po prostu taki na przyczepkę. Znaczy, bierze muzeum na trzydniowej wycieczce. No, tak wyszło po prostu, że dopiero teraz mamy czas, żeby tutaj wejść i zaraz muszę zostawiać dalej, bo znowu nie mamy na nic czasu. Dotarliśmy w końcu na obiad o godzinie 16:30, nie widać, ale nie jedliśmy nic od tam 9:00, więc już lekko mówiąc, troszeczkę każdy głodny. Zamówiliśmy pizzę, klasyk, weszliśmy tam praktycznie do pierwszej, lepszej knajpy, jaka była, bo nie mieliśmy w ogóle ani czasu, ani chęci na szukanie czegokolwiek innego. Idziemy na Winter Wonderland i my się tam pożegamy po prostu. Ja to... Oj, na tym kole! Pójdziemy, no kurde, jakieś koło. Nie, my to mamy po prostu taki łeb czasami do takiej rzeczy, że w ogóle trudno, ale musimy teraz jechać metrem, jak się okazało, 20 minut prawie. Myślałam, że my jesteśmy gdzieś bliżej. Więc damy znać. Nasze zakupy będą jeździć na tych kolejkach z nami na przykład. Bo why not? Nie wyrobiliśmy się i też nie odstawiliśmy ich nigdzie, więc będą sobie tam fruwać z nami na tych... No, trzeba mieć dzieci przy sobie zawsze, także
trudno. No i idziemy, ale jedyne co jest fajne w tym Londynie to jest też pogoda. Po prostu to, że nie jest nie ma przymrozków, o, nie ma przymrozków i jest tak cieplej i wiecie, nie marzniecie, nie. 12 stopni, nie? No właśnie, no 12 stopni, no to u nas, to ja nie pamiętam kiedy ostatni raz była taka pogoda. Przez to nawet się czuję taką lekką jesień w zamian tej zimy, ale jak na takie chodzenie to jest o wiele, wiele lepsze. Zostawiłam Laurę i Igora, poszli na jakąś kolejkę, kolejną, za szybciutko, a ja to czekam i tak na jedną początkowo chciałam, ale mnie musieli tak. Było tak fajnie, proszę tutaj potwierdzić, że atrakcja to po prostu wieczoru, tak, ja gdzieś naprawdę super, ja się czuję jak takie małe dziecko teraz, tak mi się też bardzo zdecydowało. Polecamy strasznie, jak będziecie jeszcze w Londynie chyba do stycznia, koniecznie tutaj przyjdźcie, bo naprawdę atrakcja przecudowna. My byliśmy na 3, bo już szczerze mówiąc troszeczkę nam zimno, zmęczenie, to jak możecie to kupić sobie bilety szybciej. Najlepiej nawet jak możecie to takie z szybszymi wejściami, bo to jest jakaś rdzeniem 2 funtów, a wchodzicie od razu tak, a nie musicie stać w półgodzinnych kolejkach. My się wybraliśmy w niedzielę o godzinie 19, więc było najwięcej ludzi chyba z możliwych, ale ogólnie to warto, serio. My żegnamy się właśnie z centrum Londynu teraz, ponieważ wracamy już na obrzeże, że tak powiem, naszego hotelu. No i żegnamy się w tym roku, może odwiedzimy go w przyszłym. I hope so. Ale za to metro mają super. Powiedz, że polecamy metro londyńskie. Polecamy metro, w szczególności Piccadilly Line. Nasza ulubiona. Ale nie, serio, my normalnie nie wiem ile razy dziennie my tym jeździmy, ale super się jeździ. Do zobaczenia w hotelu! Pa! Tu jest stacja metra, na którą codziennie chodzimy. A tutaj jest już nasz hotel przy takiej głównej drodze, ale słuchajcie, to akurat nie ma żadnego problemu. I to jest tak idealne rozwiązanie, bo hotel jest czyściutki, dowiutki, naprawdę ze śniadaniem, wszystko. A na samo metro mamy, no nie wiem, sami widzicie, minutę. My wychodzimy minutę przed i jesteśmy. A ceny są po prostu zniewalające do tych cen w centrach, także śmiało. A zobaczcie, jak to wszystko ładnie tutaj pięknie wygląda. Więc polecam. Dzień dobry, witam was w poniedziałek rano. Mieliśmy bardzo ładne przygody, bo zamiast wstać normalnie o tam 5:30, to Igor nas obudził o godzinie 6. Kiedy mieliśmy o 6:15 wyjeżdżać z hotelu, bo stwierdził, że po co wstawać tak wcześniej, że on nas obudził o tej 6 w sumie. I teraz jest godzina 6:20. My z Sandrą wybiegłyśmy z tego łóżka w takim popłochu i idziemy szybko. Ale przytaj mi po prostu. Nie, nie tłumaczcie go nawet z tego, bo... I teraz po prostu idziemy na dół czekać na Bolta, jeszcze weźmiemy może coś ze śniadania hotelowego, się załapiemy i to tyle. I żegnamy nasz piękny London. Dobrze, że chociaż jedziemy już tym Boltem na lotnisko, bo no, nie wiem, jakbyśmy inaczej zdążyli. Także let's go w drogę. I jeszcze załapaliśmy się teraz szybko na śniadania, żeby mieć jakieś croissanty na drogę czy coś, bo lot mamy 9:20 chyba. Bolt będzie za 3 minuty, ale już mieliśmy też stracha, słuchajcie, bo sobie mamy tego Bolta i każe tak, odrzuca, mówię, nie, teraz jeszcze nawet na ten Bolt nie będę umieścić, ale koniec końców, no jest, także mamy to. Jedziemy teraz, mamy jakieś 40 minut drogi, więc będziemy tak 7:10, 20, znaczy w sumie tak na styku będziemy na tym lotnisku. Zdążymy nam chyba jeszcze kawę wypić. Ale no co za emocje z rana, no to były. I w ogóle pierwszy raz teraz jadę chyba z kierowcą po tej lewej stronie i śmiesznie jest. Co nie tak głupio, jak jestem kierowcą po drugiej, to tak nie miałam jeszcze okazji. Wyjazd udany strasznie, także się cieszę, że tak miło było, ale aż nie chciało się wracać. Te poranne przygody dzisiaj, przepraszam, aż się wam, bo tak troszeczkę ten poranek dzisiaj wyrwany z kontekstu. Czekamy teraz jeszcze 10 minut, bo będziemy wiedzieli, do jakiego musimy iść gate'u, bo to troszeczkę nam może też zająć czasu, a o 9:20 wylatujemy. I powiedzmy, że jakoś 12:30 u nas obiad goszczy.
No to tak wiecie, będziemy jeszcze mieli na spokojnie dzisiaj popołudnie całe, dużo dnia, nie chcieliśmy jakiegoś takiego lotu, nie wiem, 22 czy coś takiego. Także to akurat było fajne połączenie, bo do jutro idziemy z Sandy normalnie do szkoły, także przynajmniej się tak ogarniemy, wszystko tego. Jeszcze oczywiście trzeba było zrobić zakupy na Bezsłowym. To są tak zwane pamiątki dla rodziców, na które nie było czasu, żeby kupić je w centrum miasta. Pięknie. Sandy, ale mnie tutaj... Żegnamy. I Igora do tyłu wrócili, niestety. Masakra. Bo tu masz pusty. No, Igor się może rozwalić tam koło siebie. Ale lecimy teraz chyba 2 godziny 10, coś takiego. Powinniśmy planowo chyba wystartować. Nie wiem. Jest jeszcze taka ładna pogoda. Taki ładny Londyn. No, taki ładny Londyn. Dzieci doleciały. Witamy w domu po takich włajarzach, że tak mogę powiedzieć. Moja mama zrobiła mi w ogóle przepiękną choinkę pod moją nieobecność, kiedy tutaj sobie najwidoczniej ją przystroiła troszeczkę. No i szczerze mówiąc, zarazem lubię ten moment i nie lubię, kiedy wracam do domu, bo mam jednocześnie takie uczucie, że o, jak fajnie, znowu u siebie, a z drugiej strony to takie, że o kurde, że znowu u siebie, że wiecie, wczoraj byłam w Londynie, coś robiłam ciekawego, a tutaj no jednak wracam do takiej rutyny, można by powiedzieć, do takiej rzeczywistości, ale co jest fajne, że mogę sobie teraz otworzyć kalendarz adwentowy z 4 okienkami, które kiedy tam mi nie było, bo rano chciałam też to zrobić w piątek, jak wyjeżdżaliśmy, ale się tak śpieszyłam. Zaczynamy teraz moim kalendarzem, to już sameczka jest tu. To będzie na stół jakaś pomadka, bo już widzę, bo no, wiedziałam. Ale zobaczmy, jaki kolor. Jest taka czysta czerwień, powiedziałabym może, że nawet taka i malinowa. A następne okienko teraz 9. Lusterko z Maka. No to chyba takie najmniej potrzebne. Nie będę raczej tego używać. 10 jest tu schowana. I to chyba będzie kolejna pomadka. Tak, mówiłam. To jest taki nudziak, taki typowy dla mnie. Ale na pewno taki wpadający w róż, taki delikatny. No to zobaczcie, jaka jest różnica w kolorach. No to teraz już prawidłowo otwieramy 11, czyli dzisiejszą. Co tu mamy? A dzisiaj mamy cień do powiek, tak mi się, tak, eyeshadow. Ale taki fajny, bo on wpada w brąz i srebro zarazem. Jak ja bym się aż chciałabym otwierać więcej, ale na 12 to dopiero jest jutro, to nie mogę już tak za bardzo się tutaj. A teraz jestem tak głodna, słuchajcie, zjadam dzisiaj tylko jednego croissanta, zapiłam kawą, bo nie zdążyliśmy już rano na śniadanie przez te nasze popłochy. Nie ma jeszcze mojej mamy, więc nie ma też żadnego takiego ciepłego obiadu w domu, więc muszę iść sobie zrobić jakąś bułkę, bo przysięgam, że zaraz padnę i w sumie to tak, nie wiem, czy się zająć, czy rozpakować walizkę, czy co? Tak, no, zobaczymy. Dzień dobry, o godzinie już 23. Ja w ogóle nie wiem, jak mi dzisiaj zleciał ten dzień. On jest po prostu tak chaotyczny dla mnie, że ja się jeszcze nie mogę przestawić, że jutro znowu będzie taka rutyna, idę normalnie do szkoły i nie będzie się jakby, wiecie, działo tyle ekscytujących rzeczy i tak wiele, kiedy tam gdzieś miałam te ostatnie 4 dni takie naprawdę na żywiole. Że idę do szkoły, normalnie idę od 8 do 15, więc w ogóle też nie wiem, jak ja wysiedzę w tej ławce tyle godzin jutro. Nawet nie zaglądałam dzisiaj do żadnej książki. Mówię, trudno, lecimy jutro na żywioł. Ja nawet nie wiem, czy jest jakiś sprawdzian, kartkówka, coś. Mówię, naprawdę mnie to w ogóle nie interesuje jakoś tak bardzo. Także takie małe podsumowanie tego wyjazdu, który naprawdę był przecudowny dla mnie, ale to pewnie chyba było widać. Już nie będę tutaj tak się rozklejać i w ogóle to lecę spać, bo jednak jutro szkółka i no będzie takie troszeczkę spotkanie z rzeczywistością, także widzimy się jutro rano. Nasza poranna podróż do szkółki i tak już jest 7:54. Czerwone, super. Oj, my się dzisiaj nie śpieszymy chyba dzisiaj w tej szkoły, ewidentnie. My mamy dzisiaj czas na wszystko. Wyszłam już ze szkoły. Ciemno, czarno, tragicznie, ale jakoś przeżyłam. Pierwszy dzień nie było aż tak źle, jak się spodziewałam. Zimno strasznie. Lecę teraz na kawę z Olą, bo jesteśmy umówione. Także już chcę tylko tam dojść, bo jest tak zimno.